To jest nasza podstawowa działalność, którą będziemy mogli wykonywać także dzięki temu samochodowi, bo oprócz tego, że mamy tutaj oczywiście do przewozu zabytki, my wypożyczamy zabytki z innych muzeów w skali całego kraju, a zdarzają nam się też już wyjazdy za granicę, więc ten samochód musi spełniać po prostu odpowiednie normy, tak abyśmy mogli wjechać do centrów miast. No a też mamy swój oddział, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny, więc w zasadzie trudno znaleźć taki dzień, żeby kierowca miał wolny i nie miał wyjazdów. Tu jest nawet kolejka ustawiających się do samochodu, bo tyle tych różnych zadań jest realizowanych. Także będzie to dla nas wielkie ułatwienie i też komfort pracy. Po paru latach starań udało się w budżecie Muzeum Śląska Opolskiego wysupłać środki finansowe na nowego busa. To cieszy, bo faktycznie sprzęt był bardzo wysłużony. Jednostek, budynków, obiektów w Muzeum Śląsko-Polskiego jest sporo. Sporo rzeczy do przewożenia, magazyny, artefakty, które są kolekcjonowane, przewożone z magazynu do magazynu, więc ten samochód to nie jest fanaberia, to nie jest jakiś fajerwerk, który przekazujemy i który pani dyrektor kupiła, tylko to jest sprzęt roboczy, który będzie służył następne pewnie z 10 lat dla pracowników i dla eksponatów Muzeum Śląsko-Polskiego. Pani dyrektor przekazuje kluczyk. Co można pani dyrektor będzie rzeczywiście przewieźć, no bo to pewnie określone gabaryty, które pozwolą na przewiezienie też eksponatów, którymi dysponuje muzeum. W najbliższym czasie będziemy odwozili chociażby obrazy, które mamy wypożyczone na wystawie czasowej poświęconej artystom. 70-lecie Związku Polskich Artystów Plastyków obchodziliśmy. Na koniec sierpnia będzie finisarz wystawy, więc też za chwileczkę trzeba będzie po całym województwie te prace rozwieść. Ale też szykujemy w przyszłym roku dużą wystawę poświęconą Wirtembergom, tej kolekcji, którą posiadamy, więc mamy nadzieję, że zabytki, które chcemy chociażby wypożyczyć z Niemiec, będą mogły te mniejsze gabarytowo z archiwum w Stuttgarcie będą mogły przyjechać do nas właśnie naszym busem.